Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3 Serca z Kamienia. Moi drodzy, jesteśmy dalej na weselu, nie ma już z nami Witolda, natomiast my możemy sobie tutaj sprawdzić tak zwany glosariusz i zobaczyć, co lubi Shani, żeby sprawić jej przyjemność, bo rozstaliśmy się z nią, raczej nie miała dobrego humoru. Sprawdźmy. Okej. Co tutaj jest? Coś tutaj się dowiedzieliśmy raczej. Natomiast możemy tutaj posprawdzać. Dobry miód poprawia nastrój. Odrobina mocniejszego trunku jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Pytanie, czy ją to pocieszy? Zostawimy. Może lepiej nie. Jeszcze mi się upije na smutno. Dobra, sprawdzamy dalej. Shani jest w środku, także na razie nie idziemy do niej. Tutaj coś jest, chyba na górze. Chociaż nas interesuje to. A to jarzębina. Shani wspominała, że robiła z niej korale. Ładne, ale czy to ją pocieszy? Raczej na pewno. Dobra, zrywam. Rany, ale ze mnie romantyk. Przynajmniej Geralt umie myśleć. Podaruj Shani prezent. To na pewno lepsze niż dać jej miód. Także spróbujmy co nieco jej zaproponować od siebie. Kawaler z badylem! Znaczy się, pewno coś przeskrobał. Ciągle tu jesteś? Myślałam, że musisz iść do Olgierda. Tak rzadko się widzimy. Chyba nic się nie stanie, jeśli pójdę do Olgierda rano. Uśmiechnij się, Shani. Pamiętałeś, że lubię jarzębinę. Pamiętam różne rzeczy związane z tobą. W ogóle to dlaczego jesteś smutna? Na weselu ludzie się weselą. Smutna? Nie, to nie to. Nostalgia mnie naszła, kiedy złapałam ten wianek. Uświadomiłam sobie, że lata lecą, a ja nic, tylko się uczę, przyszywam nogi i jestem sama. Zawsze masz mnie. Na ile? Dzień, dwa. Nie zrozum mnie źle, to bardzo miłe, ale ty przychodzisz i odchodzisz. A mi potrzeba kogoś, z kim co wieczór, po całym dniu opatrywania ran i zszywania flaków, mogłabym usiąść, napić się wina i trochę pośmiać. Oderwać od tego wszystkiego. Rozumiem. Cóż, nie mogę być z tobą codziennie. Ale zawsze się cieszę, kiedy się widzimy. A dziś jestem cały twój. No dobrze. W takim razie wypijmy za dzisiejszy wieczór. Za dzisiejszy wieczór. Chwilo trwaj. Ach, Grajkowie się popili, bo coraz bardziej fałszują. Chodźmy na spacer. Dobry pomysł. Jak ci się podobało wesele? Nie było źle. Gdybym jeszcze nie musiał się użerać z duchem tego szaleńca, mógłbym uznać, że było całkiem dobrze. Chociaż przyznam, że dzięki niemu przeżyłem rzeczy, których normalnie pewnie bym nie doświadczył. Masz na myśli uganianie się za psem po lesie, czy bójkę na sztachety? Nie wymieniłaś wszystkiego. Był jeszcze pocałunek. To prawda. Ale zainicjował go raczej Witold, nie ty. Jego wola, ale moje ciało. Wszystko czułem. To mi przypomniało dawne czasy. Wy zimę? A ja myślałam, że wolałbyś zapomnieć o tej historii z Katrioną. Już dawno zapomniałem.
Staram się pamiętać tylko o tej romantycznej części naszej przygody. Pieniędzmi to niech się pan w ogóle nie przejmuje. Mój warsztat się bardzo dobrze rozwija. No, to bardzo dobrze. Bo u nas z forsą cienko. Tylko nie mów mojej starej. Bo by się denerwowała, że ci się przyznałem. Niech się pan nie martwi, będę milczał jak trup. Przecież musimy sobie pomagać. Skończ już z tym panem. Władek jestem, ale możesz mi mówić, tato. Dzięki, zaszczycony jestem. Napijmy się, tato. Wygląda na to, że rodziny wreszcie się dogadały. Po pijaku teść z zięciem zwykle zawierają męski pakt, albo leją się po pyskach. Bałam się, że nie dojdzie do ślubu. Przez te różnice majątkowe? Mhm. Dla rodziny Jawnuta jego związek z Aldoną to mezalians. Ale widać, że się kochają. W takich sytuacjach rodzice zwykle ustępują. No, nie wiem. Moja matka raczej by nie odpuściła, gdybym sobie wybrała nieodpowiedniego kawalera. A jaki to jest nieodpowiedni? Dotąd każdy. Czyżbyś jej przedstawiała samych grajków, kuglarzy i wiedźminów? Nie, ale ona by dla mnie chciała kogoś z majątkiem, konkretnym zawodem, dobrze wychowanego. To chyba nic złego. Tak, ale ciężko znaleźć kogoś takiego i jeszcze, żeby do tego był choć trochę zabawny. To prawda. No, ale moja matka uważa, że już na studiach powinnam sobie była znaleźć męża. A że tego nie zrobiłam... Cóż, jestem pewna, że według niej coś jest ze mną nie tak. Szani, daj spokój. Po pierwsze, mamy XIII wiek. Dziewczyny nie idą na studia po to, żeby złapać męża. Tylko żeby się kształcić i robić to, w czym są dobre. A po drugie, masz doktorat, własną praktykę. Pomagałaś na froncie. No i jesteś po prostu dobrym człowiekiem. Wszystko z tobą w porządku. Naprawdę tak myślisz? Tak. Popatrz na dzielnych braci. Nawaleni jak sztachety, które powyrywali z płotu. Ciekawe, gdzie jest teraz ich siostra. Nie upilnowaliby jej nawet przed niegrzecznym czterolatkiem. Jakby się nie pojawili, zaciągnąłbyś ją na siano. Moim zdaniem miała na to ochotę. Pamiętaj, że to był Witold, a nie ja. Załóżmy przez chwilę, że to jednak byłbyś ty. A sytuacja wygląda trochę inaczej. Przychodzisz na wesele, a ta dziewczyna ciągle patrzy na ciebie ukradkiem. Uśmiecha się, w końcu podchodzi i już dobrze wiesz, czego chce. I co byś zrobił? Gdyby Jaskier był pod ręką, a często jest, pewnie bym mu ją przedstawił i sobie poszedł. Nie wierzę. Nie skorzystałbyś z okazji? Nie potrzebuję takich okazji. Stałeś się powściągliwy? Powiedzmy, że stałem się wybredny. Mówisz tak, jakbyś miał kogoś na myśli. Bo mam. Zgadnij kogo. Ale tu pięknie. Zastanawiam się nad tym pocałunkiem. Jakim pocałunkiem? Kiedy siedzący we mnie duch Witolda dał ci Zeusa. Ciekaw jestem, czy bez niego byłoby tak samo, czy jednak inaczej. Tego to ja już nie wiem. Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Ja
Jak wypadło porównanie? Zdecydowanie wolę cię całować osobiście i z własnej woli. Popraw mnie, jeśli się mylę, ale zdaje mi się, że Witold nie chciał poprzestać na samym pocałunku. To prawda. Był bardzo konkretny, to mu trzeba przyznać. Co czasami ma swoje zalety. Racja. Może zaoszczędzić sporo czasu. A jak to jest dziś z tobą, Geralt? Masz czas, który chcesz ze mną przetrwonić, czy wolisz już wracać? Obiecałem ci ten wieczór, więc dotrzymam słowa. I zamierzam być zdecydowanie bardziej konkretny niż Witold. Brzmi ciekawie. A będzie jeszcze ciekawiej. Niestety mostek jest zajęty. Czuję, że miejsce zaraz się zwolni. Skąd wiedziałeś? Jestem jasnowidzem. O, prawie pełna. Żal marnować. Jak ją tu zostawimy, może ją znaleźć ktoś bardzo pijany i to się może dla niego bardzo źle skończyć. A ja składałam przysięgę. Przede wszystkim nie szkodzić. Płyńmy na księżyc. Chyba raczej polećmy. A właśnie, że nie! Popatrz, tam jest! Na środku jeziora! Co robisz? To, co się zwykle robi na księżycu. Nie śpisz już? Od dawna. Wiesz, że odkąd się ostatnio widzieliśmy, przybyło ci 27 blizn? Liczyłaś? Mhm. Czasem tak mam. Dopłynęliśmy na księżyc? Nie pamiętasz już? Takich rzeczy się nie zapomina. Właśnie. Mówisz to tak, jakbyś chciała zapomnieć. Nie. Na pewno tego nie zapomnę i na pewno niczego nie żałuję. Ale muszę sobie to poukładać w głowie. Sama. Shani, zaczekaj! Zanim pójdziesz, mam do ciebie jeszcze jedną prośbę. Tak? Chodzi o Olgierda. To dość tajemniczy człowiek.
Mam wrażenie, że jego historia jest bardziej skomplikowana, niż mi się wydaje. Mogłabyś dowiedzieć się o nim czegoś więcej? Jasne, nie ma sprawy. Dzięki. Do zobaczenia. Do zobaczenia, Geralt. No to co, moi drodzy, udało nam się zaliczyć... może to złe określenie. Udało nam się dojść do romansu. Boże, to jeszcze brzmi gorzej. No, odbył się romans między Shani a Geraltem. To może na tym poprzestaniemy. No i co? Czy ja już mogę przebrać Geralta w jego normalne ubrania? Na szczęście mogę. Co ja mam takie miecze zepsute? Aha, bo ja przecież używam... Chuja do dupy sobie używam. Tak. No to co, musimy wrócić do naszej zbroi, bo jak widzicie, przez to wszystko skończyło nam się tutaj, wiecie co, jak to się nazywa? No niestety nie użyjemy tego, co trzeba, bo nie mamy 91 poziomu, także tutaj musimy wrócić do broni, ewentualnie chyba ta jest lepsza, delikatnie? Tak. To tak byśmy sobie zostawili. No i co, i wracamy do Olgierda, wydaje mi się. Tylko teraz pytanie, gdzie tutaj jest jakaś, jak to się nazywa, punkt teleportacji. We wsi Bronowic albo w Górnym Młynie. Może do Bronowic pobiegniemy. To jest raczej podobna odległość. No to co, będziemy oddawać kwestię Olgierdowi. Zobaczymy, jak zareaguje i wtedy będziemy mogli też się zająć kolejnym zadaniem, czyli znalezieniem mu domu. To też może być naprawdę ciekawe. No nie wiem, czy uda nam się to zrobić dzisiaj. Jest na to szansa, chociaż może być tak, że zrobię delikatnie krótszy odcinek, żebyśmy mieli typowo ten romans Geralta z Shani dzisiaj. A tutaj coś wisi jeszcze? Wisi niby, ale... Czy to ja coś wielkiego, to ja bardzo w to wątpię. Olgierda powinniśmy znaleźć w alchemii, bo tutaj, co ciekawe, wszystkich znajdujemy w alchemii. To jest naprawdę interesująca rzecz. Twórcy tak to ciekawie zrobili, bo w sumie trzeba przyznać, że poza dodatkiem Oxenfurt nie jest jakiś bardzo rozbudowany. Za wiele to tutaj tak naprawdę nie ma w tym mieście. Także tutaj wszyscy się spotykamy w alchemii. Olgierd jest chyba na piętrze. Nie, siedzi na dole, co ciekawe. Cześć, Olgierd. Co oni wyprawiają? Bawią się. Duże dzieci. Masz dzieci, Geralt? Nie mam. A, prawda. Zapomniałem, że wiedźmini są bezpłodni. No nie patrz tak na mnie. Powiedz lepiej, co cię tu sprowadza. O kurde, możemy z nim zagrać w Gwinta. Możemy z nim też porozmawiać. To skorzystajmy z okazji. Dobrałeś sobie interesujących ludzi do swojej kompanii. A co w nich ciekawego? Moczy mordy i hultaje. Wszyscy co do jednego. A skąd ich wziąłeś? Niektórzy są ze mną od dawna. Innych zebrałem z gościńców, a jeszcze inni sami mnie znaleźli. Przynajmniej mam się z kim napić i zabawić. No i odkąd z nimi podróżuję, moi starzy wrogowie siedzą cicho. Nigdy nie widziałem podobnej szabli. Skąd pochodzi? Z Ofiru. Dostałem ją w prezencie. Byle chłystek może powiesić sobie u pasa broń i obnosić się z nią, udając groźnego. A moja szabla ostrzega, że jeśli jej dobędę, to padnie trup. Jej widok z miejsca studzi pentaków, chętnych zmierzyć się z Olgierdem von Everetz, słynnym infamisem. Medalion podpowiada mi, że jest magiczna. Owszem, nie sądzę, żebyś kiedykolwiek wcześniej widział lepszą broń. Ciągle zastanawiam się, w jaki sposób zmieniłeś tego ofirczyka w potwora. Im dłużej o tym myślę, tym bardziej wydaje mi się, że to nie była zwykła klątwa. A co to? Profesjonalna ciekawość, czy zwykłe ludzkie wścibstwo? Doskonalenie zawodowe.
Chcę wiedzieć na przyszłość. Na przyszłość? Łudzisz się, że uda ci się spełnić moje życzenia i wszystko skończy się dla ciebie dobrze? Zobaczymy, jak będzie. A teraz przyznaj, pomagał ci jakiś czarodziej. Dam ci podpowiedź. Nie tylko ty zajmujesz się spełnianiem życzeń. Odim zmienił Ofirczyka w potwora na twój rozkaz? Nie. Sam to zrobiłem. Ale masz rację. To nie była zwykła klątwa. To było życzenie, które wypowiedziałem w gniewie. Nie sądziłem nawet, że się spełni. Mimo wszystko nie żałuję. Wiecie co, może zanim z nim porozmawiamy, to może zagramy w gwinta. Grywasz czasami w gwinta? Nieśmiertelny człowiek każe ci wypełnić 3 życzenia, a ty go pytasz, czy grywam gwinta? Jeśli boisz się przegrać, to nie ma sprawy. Zagram z kimś innym. W życiu nie słyszałem gorszej podpuchy. Wyciągaj talię. Czym może Olgierd grać? Nie mam zielonego pojęcia, dlatego spróbujemy może tutaj, tak jak wcześniej, rozpocząć. No, gra potworami. To oby nam się trafił lód. Jak nie, to jesteśmy w dupie. Nie mam lodu. Czyste niebo raczej mi się nie przyda. Kurde, nie mam ani lodu, ani szpiegów. Jesteśmy na przegranej pozycji, chyba że z siebie wyrzuci kartę, nie? Dobra. Zacznijmy od czegoś bezpiecznego. Dobra, to Geralcika może puścimy. Dobra, no on się, można powiedzieć, troszeczkę tak wywala z kart, nie? Ale... Dobra, zróbmy tak. Nie wiem, czy dać mu pierwszą wygrać, czy poddać się. Przeciwnik spasował. Dobra, to ja bym zrobiła tak. Użyjemy manekina. I rzucimy... siódemkę. I zrobimy tak. O, pięknie, mamy Dijkstrę, tylko nie mamy już tego manekina. Ale wiecie, co można by było zrobić? Możemy mu rzucić tego szpiega. I to może być nasz ruch i potem możemy spasować zawsze. No, niestety ma manekina, ja nie mam. To co, może spasujemy. Nie będę tutaj ryzykować. Boję się, że możemy tutaj przegrać mimo wszystko. Zobaczymy. Dobra, rzucił mi mojego szpiega. Dobra, my zaczniemy tutaj może w ten sposób. No, niestety. Wziął sobie koleżanki. Dobra, ma 5 kart. My mamy 7. Dobra, zróbmy tak. Drauk. Wiecie co? No nie wiem. Nie widzę tego jakoś logicznie, żebyśmy to mogli popchnąć. 8 wrzucimy. Gorzej jak ma pożogę, bo wtedy mi zniszczy 2 8. Wykrakałam, tak? Dobra, ale zobaczmy, co jeszcze może mieć w zanadrzu. Weźmy sobie 4. Na razie, tak delikatnie.
Dobra, ma żywiołaka. A co robi jego ten Eredin? Użyj spasuj. Mogę sprawdzić? Nie mogę sprawdzić, co to robi. No dobra, to co? Może szósteczkę? Kurde, ryzykowne. Dwójkę? Nie wiem. Jak ma jeszcze jedną pożogę, to będziemy w dupie. Dobra, zróbmy tak. Najwyżej mi wtedy dwunastkę zeżrę. Dobra, Makejrana. Dobra, tutaj moje szóstki powinny być bezpieczne. Królewicz Żopuch. Przeciwnik spasował. To dobrze. No to myślę, że mamy szansę to wygrać. Tutaj robimy tak. I to już sprawia, że wygraliśmy. Damy sobie kartę dowódcy. I rzucimy ostatnią kartę. Udało nam się wygrać. Świetnie. Świetnie. Cholera, nie cierpię przegrywać. Cóż, gratuluję. Weź tę kartę. Chyba ropuchę, żeśmy wygrali. Dzięki. W ogóle. Tak, królewicz ropuch, świetnie. To jeszcze możemy zapytać. Skąd właściwie znałeś tego ofirczyka, którego zamieniłeś w potwora? Ależ jesteś ciekawski. Przecież lubisz gadać o sobie. No, nie da się ukryć. Ofirczyk był królewiczem, który podróżował po świecie inkognito, by poznawać obce zwyczaje. Była też pewna dziewczyna, ktoś ważny dla niego i dla mnie. Wówczas nie mogłem się równać z zamorskim arystokratą, więc rodzice obiecali jej rękę Ofirczykowi, mimo że to mnie kochała. Żebyś ty widział, jak on ją czarował. Gdy pytała go, dlaczego podróżuje w przebraniu zwykłego kupca, odpowiadał, że jest jak żaba z bajki. Wystarczy jeden pocałunek, żeby stał się dla niej księciem. Chciał być żabą, to został żabą. Dobra, no to co, może mu już wreszcie powiemy. Pozdrowienia od Witolda. Rozmawiałeś z nim? Nie wierzę. Nie tylko rozmawiałem, ale i spełniłem twoje życzenie. Jesteś ciekaw, co macie do powiedzenia? Wykonałem zadanie. Witold wybawił się za wszystkie czasy. Twój brat przez cały dzień zażywał zabawy, jak za dawnych czasów. Powiedzieć każdy może. To nic nie kosztuje. Masz jakiś dowód? Mam. Pismo Witolda. Bez wątpienia. Dobrze się spisałeś. To wszystko, czy masz coś jeszcze? W następnej kolejności zamierzam zająć się domem Borsowich. W takim razie baw się dobrze. No to co, udało nam się zakończyć zadanie Hula i Dusza. Pięknie. Pięknie. I co, i nie wszedł nam jeszcze nowy poziom? Niestety nie. Dobra, sprawdźmy, jakie mamy zadania. Sezamie, otwórz się. Zadania poboczne to jest pełna kolekcja i tutaj zostawiamy tak, jak jest. No i co? Myślę, moi drodzy, że zajmiemy się tym już w kolejnym odcinku. Jesteśmy niedaleko domu, natomiast nie chcę tego zaczynać dzisiaj, bo nie wiem, ile nam zejdzie i tak dalej, także na spokojnie zaczniemy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten film i słyszymy się już w kolejnym. Wyczekujcie, cześć!